Dzień dobry, dzisiaj kolejna realizacja wagi ciężkiej, czyli Audi Q7. Największy SUV, ostatnio był GLS, dzisiaj będzie Audi. Taki oto okaz, modelowo 4M. Pokażemy, jak działa system antykradzieżowy w tym aucie. Auto odpalamy. Auto normalnie pracuje. Próbujemy zmienić bieg i auto jest ciągle na parkingu. Nie da się wrócić żadnego biegu. I tak w tym przypadku działa blokada antykradzieżowa CanLock w pojeździe Audi Q7 4M od 2016 w górę. Po wpisaniu kodu auto normalnie wraca do życia, biegi się zmieniają i tak to właśnie wygląda. Zgaszenie silnika i otwarcie lewych drzwi aktywuje blokadę z powrotem, o czym potwierdzają kierunkowskazy. Ok, więc mogę raz jeszcze na szybko pokazać, jak zadziała blokada w tym aucie. Odpalamy bez kodu, auto normalnie odpala, ale niestety mimo szczerych chęci nie da się zmienić żadnego biegu. Na co dzień oczywiście klient będzie korzystał z Broloka bądź też aplikacji, w celach tylko poznawczych pokazujemy, jak to działa w tym aucie. Autoryzuje się, auto się odblokowuje i wszystko wraca do normy, można normalnie podróżować samochodem. To tyle z tego dużego SUV-a, jakim jest Audi Q7 i nasza blokada CanLock. Dzięki.